dopiero prawdziwy skarb. Kiedy jeszcze w końcu przeprowadzimy? Tak, w poniedziałek mamy wyjazd. Zabiorę was jeszcze do pokoju rodziców. Eja, ja go fly to Paris. Maślanka truskawkowa. Wyprowadzasz się? Hej, właśnie wracam ze szkoły i postanowiłam dla was nagrać swoją rutynę po szkole. Albo wieczorną rutynę. Już wiem, wieczorną rutynę po szkole. Brzmi nieźle, prawda? Najczęściej po szkole Isze idzie gdzie? Do żabki! Ponieważ muszę uzupełnić swój kuferek ze słodyczami. Ponieważ mają od czasu do czasu, podjadę słodycze Aiszy. Prawda. Tak, podjadę, jeśli kuferek jest blisko. Ale jeśli jest schowany wysoko, to nie ma szans. Kuferek ze słodyczami zobaczycie jeszcze dzisiaj. Właśnie, jeśli też lubicie słodycze i macie jakąś tajemnicę, to zostawcie łapkę w górę. Zaczynamy. Idziemy do żabki. Dzień dobry. Żelki. Kto lubi żelki? Spaghetti kwaśne. Marshmallow. Akurat Maja mi ostatnio zjadła. Moje ulubione ciasteczka. Już wróciłyśmy z mamą do domu. Muszę schować słodycze od Mai. Kto z was pamięta, od kogo dostałam ten kuferek? Piszcie w komentarzach albo na społeczności. Odliczam 3, 2, 1! Jest komentarz? Tak, ten słodki kuferek dostałam od Michasi z kanału Misia i ja. Tak, mam tu dużo słodyczy, ale sięgam po nie bardzo rzadko, ponieważ słodycze nie są zdrowe, prawda? Chowam szybciutko. Chowamy kuferek jak najwyżej, żeby Maja nie znalazła. I tak na pewno znajdzie, ale może nie od razu. A to co? Coś znalazłam! To dopiero prawdziwy skarb. Zaraz będziecie w szoku. Ale muszę to wam pokazać. Tu są zdjęcia, których nikt jeszcze nie widział. I wy zobaczycie jako pierwsi. Moi kochani widzowie. Ta-dam! To ja i Eja w parku rozrywki. Ejo, jakby nigdy nic. Tęsknię za tobą. To ja, Maja i tata na Cyprze w zeszłym roku. Tu ja i Tosia w czwartej klasie. A tu Aisza studentka w przedszkolu. A tu Aisza i Tosia w trzeciej klasie. Malutkie jeszcze jesteśmy. A tu ja i Maja w Gdańsku. Trochę niepodobne, prawda? Tu nasze zdjęcie grudniowe. A tu nasza rodzina z Mikołajem. Tata jak zawsze. I jeszcze jedno zdjęcie z królową Monobellą. I ostatnie bardzo ważne zdjęcie. Tylko nie płacz, jeszcze nie płacz, żartuję. To jest zdjęcie z drugiej klasy. To Waleria, Tosia, ja i Asia. Za Asią bardzo tęsknię, ale nasz kontakt się urwał. Asia, jeśli oglądasz ten filmik, to zadzwoń albo napisz do mnie, okej? Okay? Po szkole najczęściej odgrywa lekcje albo siedzę z telefonem. Co mam wybrać? Oczywiście, że wybiorę telefon. A właśnie, prawie zapomniałam. Poznajcie moją laleczkę Unique Eyes. Jej spojrzenie zachwyca. Ona często mi pomaga w odgrywaniu lekcji. A oprócz tego ma fajną stylówkę. Sprawdźmy, jaki charakter ma moja laleczka Sophie. Aisza? Już odgrywam lekcję! Spokojnie, przyszłam w innej sprawie. W jakiej? O co chodzi? Aisza, pakuj się i jedziemy na budowę. A, no właśnie. Prawie codziennie jeździmy na budowę. Kiedy jeszcze w końcu przeprowadzimy? Za niedługo. Mamo, mówisz to już od roku. Aisza, nie marudź, tylko pakuj plecak. Okej. A właśnie, w tajemnicy powiem wam, że słyszałam, jak mama rozmawiała przez telefon i chyba będziemy mieli lot. Tak, w poniedziałek mamy wyjazd. To będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że to będzie lot do Paryża, do Ei. Pamiętacie jeszcze moją kuzynkę? Jak wrócę z budowy, to zacznę pakować walizkę. To chyba będzie idealna niespodzianka na dzień dziecka. Spotkamy się ze swoją kuzynką, nareszcie! A póki co, jeśli
jedziemy na budowę. Znów. Już jesteśmy na budowie. To pomoże mi w ogródku. O nie, tato, nie tym razem. Znów wszystko sam muszę robić? Chodźcie, pokażę wam zmiany w moim pokoju. Aisza nawet nie wie, co tam znajdzie. Wiem, wyjazd do Paryża. Wow! Już mam podłogę w pokoju. Super to wygląda, prawda? Łapka w górę, jeśli wam też się podobają nasze zmiany. Mi bardzo to wszystko się podoba. Zabiorę was jeszcze do pokoju rodziców. Jest wszędzie? Prawie wszędzie. Tu kiedyś będę się chować. Mamo, a to co? Wow! To miało być niespodzianka na dzień dziecka. O, to super, bardzo się cieszę. Dziękuję, mamo. Same niespodzianki. Ale te laleczki Unique Eyes są takie milutkie, prawda? Tak jak moje laleczka. Moje spojrzenie zawsze za tobą podąża. Patrzcie uważnie na jej spojrzenie. Spojrzenie, dzięki któremu lalka patrzy na ciebie niezależnie, z której strony jesteś. To są trzy różne przyjaciółki, które mają własne zainteresowania i inaczej wyglądają. Tu mamy laleczkę Rebekę, tu mamy zestaw z dodatkowym ubrankiem, laleczka Sophie, to też Sophie. I tu laleczka Ami. Super przyjaciółki. Mamo, kiedy już wrócimy do domu? Aisza, gdzie ty tak się śpieszysz? Przecież jesteśmy w domu. Do mieszkania. Chcę odrobić pracę domową. Okej, idę powiedzieć tacie, że już musimy wracać. Chcę jak najszybciej spakować walizkę do Paryża. I zadzwonić do Eli. Wracamy do domu. Zobaczcie, te laleczki są takie piękne. I każda ma inny kolor oczu. Tą laleczkę z zielonymi oczami chcę dać dla Eli w prezencie. A więc muszę ją spakować do walizki. Właśnie walizka. Idę po walizkę. Dziewczyny, musicie zaczekać tutaj. Już mam walizkę. Mam nadzieję, że wszystko tutaj się zmieści. Ale najpierw muszę zadzwonić do kuzynki. Dziewczyny, przygotujcie się. Dzwonimy do mojej kuzynki. Dlaczego nie odbiera? Bonjour, Eja! Bonjour, Aisha! Ça va? Ça va, a ty? Dobrze. Eja, ja go fly to Paris! Really? Yes! Przyjadę do ciebie! Super! Czekam dla ciebie. Tak, czekasz na mnie? Oui. Zobacz, co ja mam! Wow! So beautiful. Taką laleczkę przywiozę dla ciebie. Dziękuję. To są laleczki Unique Eyes. Słodziutki, prawda? Prawda. Ej, a co byś jeszcze chciała z Polski? Oprócz laleczki? Maślanka truskawkowa. Okej. Zobaczymy z Paryżu. Papa. Dziewczyny, tak się cieszę. Okej, zaczynam pakowanie. Nagryłam chyba swoją najlepszą wieczorną rutynę. Zaczynamy pakowanie. Hopa. Jestem ciekawa, jaka będzie pogoda w Paryżu. I laleczka najważniejsza. Aisza? Gdzie ty się pakujesz? Wyprowadzasz się? Jak gdzie? Do Paryża! Przecież lecimy w poniedziałek, tak? Do Paryża? Poniedziałek? Nie. Jak to nie? Przecież słyszałam. Przecież w poniedziałek jedziemy. Gdzieś jedziemy? No właśnie, Aisza, jedziemy, a nie lecimy. W poniedziałek jedziemy do Warszawy. A Paryż, a kuzynka? Innym razem, Aisza, na pewno innym razem. Czyli jak zawsze. Jeśli masz co dało, to dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Pa, pa! Ale do Paryża na pewno polecam.